Szanowni Państwo, nauczyciele, wychowawcy, pracownicy niepedagogiczni szkoły, rodzice, drodzy uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 imienia Leonida Telinki w Grodzisku Mazowieckim. Zakończenie roku szkolnego jest zawsze ważnym momentem w życiu szkoły. W tym roku szkolnym 2019-20 również jest, choć jego organizacja i przebieg będą inne. Ten dzień nie będzie obchodzony zgodnie z wieloletnią tradycją szkolną, ale na pewno będzie należał do wyjątkowych ze względu na trudną sytuację epidemiologiczną w naszym kraju. Kończymy ten rok szkolny w szczególnych warunkach, których nikt z nas nie mógł przewidzieć. Od połowy marca szkoła pracowała zdalnie. W zaciszu domowym, przed komputerami zdobywaliście wiedzę i nowe umiejętności. Spotykaliśmy się na różnych platformach, kontaktowaliśmy się przez aplikacje dostępne w telefonie, komputerze. Myślę, że z tej próby i formy pracy udało nam się wyjść zwycięsko. Świadczą o tym Wasze wyniki nauczania, uzyskane promocje do kolejnej klasy. Średnia ocen w całej szkole wyniosła ponad 4. Świadectwa z wyróżnieniem odbierze aż 119 uczniów. Najwięcej z klasy 5A, 16, to ponad połowa klasy. Najlepszymi uczennicami są uczennice klasy 8B. Ewa Wagrowska, średnia powyżej 5,7, Jagoda Caban powyżej 5,6. Jagoda jest również finalistką Ogólnopolskiej Olimpiady Literatury i Języka Polskiego. Przygotowywała się pod kierunkiem pani Jolanty Bieli. Mamy również finalistę Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego, Stanisława Pylińskiego. Pracował z panią Anną Adamkiewicz. Wśród Was jest 41 osób, które mają 100% frekwencję. Bardzo wielu uczniów reprezentowało naszą szkołę w konkursach, zawodach, przeglądach. Wszystkim gratuluję osiągniętych wyników. Dziękuję za godne reprezentowanie naszej szkoły. Szczególne słowa podziękowania kieruję do tych z Was, którzy w tym trudnym czasie podjęli działalność charytatywną na rzecz osób potrzebujących. Szczególne podziękowania kieruję również do rodziców naszych uczniów. Mam świadomość, że ten rok szkolny był dla Państwa wyjątkowo trudny. Bardzo dużą rolę w kontaktach ze szkołą odgrywała Rada Rodziców z jej przewodniczącą, panią Katarzyną Zaradkiewicz. Otoczyliście Państwo pomocą materialną najbardziej potrzebujących uczniów, a szkoła dzięki Państwa inicjatywom otrzymała nieocenioną pomoc rzeczową. Za to wszystko bardzo dziękuję. Dziękuję wszystkim rodzicom za współpracę, wspieranie dzieci w procesie edukacji w okresie zdalnego nauczania, za cierpliwość i wyrozumiałość. Szanowna Rado Pedagogiczna, moi drodzy nauczyciele, koleżanki, koledzy, dziękuję za ten wyjątkowy, jakże trudny rok szkolny, za ciężką pracę, odwagę, determinację i otwartość na wszelkie zmiany. Każdy sukces, każde dobro były naszym wspólnym udziałem. Pracownikom niepedagogicznym, administracji i obsługi dziękuję za dbałość o sprawne funkcjonowanie szkoły, w tym także trudnym okresie pandemii. Drodzy uczniowie, w dniu zakończenia roku szkolnego spotkajcie się z wychowawcami. Pamiętajcie o zachowaniu zasad bezpieczeństwa przy odbiorze świadectw i nagród. Ci z Was, którzy nie wezmą udziału w spotkaniach, będą mogli odebrać świadectwa w sekretariacie szkoły wybranym przez siebie dniu. Z ósmoklasistami, tegorocznymi absolwentami, spotkam się osobiście. W szkole wraz z wychowawcami wręczę świadectwo ukończenia, nagrody, upominki ufundowane przez Radę Rodziców. Nie będzie to jednak nasze ostatnie spotkanie. Na koniec lipca odbierzecie w szkole zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Z uczniami pozostałych klas powitamy we wrześniu nowy rok szkolny 2020-2021 i mam nadzieję, że rozpoczęcie odbędzie się ze szkolną naszą tradycją. Będzie to szczególna chwila dla naszych dzieci z zeróweczki. Rozpoczną naukę w klasie pierwszej, a także dla dzisiejszych trzecioklasistów kończących pierwszy etap edukacji wczesnoszkolnej.
Wszystkim życzę zasłużonego odpoczynku, udanych, słonecznych wakacji, pełnych wrażeń i nowych przyjaźni. Drodzy uczniowie, pamiętajcie o bezpieczeństwie, bądźcie rozważni, przewidujący i ostrożni. Szanowni Państwo, drodzy uczniowie, do zobaczenia po wakacjach z nadzieją na powrót do normalnej szkolnej rzeczywistości.